Słowa Ewangelii według świętego Marka. Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo Mu przykazał i zaraz Go odprawił, mówiąc Mu: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Mądrość owego trędowatego z dzisiejszej dobrej nowiny wyraża się w tym, że wie, do kogo powinien się zwrócić ze swoimi problemami. My też wiemy, że do dentysty idzie się z bólem zęba lub próchnicą, a do dermatologa ze zmianami skórnymi, a nie na odwrót. Ale czy zawsze mamy świadomość, że nad lekarzem, prawnikiem czy mechanikiem jest ktoś większy, bez woli którego lekarz, prawnik i mechanik stają się bezradnymi? Każde nasze działanie powinno zostać poprzedzone prośbą do Boga. Jeśli chcę, żeby pomógł mi drugi człowiek z moimi problemami, wpierw muszę zwrócić się do Boga, aby On sam zajął się tą sprawą, a wszystko ułoży się jak najlepiej. Są jednak i takie sprawy, wobec których mechanik, prawnik czy lekarz stają bezradni, pomimo swojej wiedzy i wielu lat doświadczenia. W czasach Jezusa takim problemem był trąd. Dziś jest nim koronawirus i choroby nowotworowe. Próbujemy na wszelkie możliwe sposoby podejmować walkę z chorobami, ale wielokrotnie doświadczamy porażki, ponieważ pomimo daleko posuniętej wiedzy nie jesteśmy w stanie panować nad siłami natury. Ta nasza bezradność powinna nas tym mocniej pchać w ramiona Boga. Jest On bowiem wszechmocnym władcą świata i jako taki ma władzę nad całym stworzeniem. Nie poddawajmy się zwątpieniu i lękowi, ale zwróćmy się dzisiaj jak owy trędowaty z prośbą do Boga, aby to On wziął nasze życie i nasze losy w swoje ręce.